ustawy, która przez Sejm została przyjęta przez większość sejmową w ostatni piątek. Będę z Państwem rozmawiał jako wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli tejże komisji, do której wpłynął tenże niechlubny wniosek, poselski projekt ustawy w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do spraw rosyjskich wpływów na polską opinię publiczną, na polskich polityków, przedsiębiorców, samorządowców, de facto wszystkich. Szanowni Państwo, jak doskonale wiecie, historia tego projektu jest bardzo długa, bo ona sięga 13 grudnia. Od tego też dnia, kiedy wpłynął ten projekt do Sejmu, zaczęły się prace w komisji. I cóż się okazało? Okazało się to, że wartość merytoryczna tego projektu jest tak słaba, że komisja, w której większość mają członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, nie była w stanie za pierwszym razem dalej puścić bieg do procedury już na Sejmie tego projektu. Te wszystkie jakby problemy, które wynikały z zapisów tej komisji, zostały przede wszystkim potwierdzone przez sejmowych legislatorów, czyli prawnicy sejmowi zatrudnieni w Kancelarii Sejmu, którą oczywiście, tak jak Państwo wiecie, dowodzą urzędnicy, nominanci Prawa i Sprawiedliwości, potwierdzali niejednokrotnie w każdym artykule niekonstytucyjność zawartych przepisów. Ustawa ta podczas pierwszego czytania na Komisji Spraw Wewnętrznych upadła. Po raz kolejny PiS postanowił wrócić do tej ustawy w styczniu. I tak samo się wydarzyło. W styczniu również ten projekt, ze względu na to, że był tak słaby, nie uzyskał akceptacji większości Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co się wówczas wydarzyło, że w końcu udało się przegłosować? Ano większość sejmowa zmieniła niektórych członków Komisji Spraw Wewnętrznych i dała posłów, którzy będą karni i bez problemu poprą te niekonstytucyjne i szereg niekonstytucyjnych zmian zawartych w tej ustawie, bo teraz to już nie projekt, bo jak Państwo wiecie, od ostatniego piątku ustawa została przegłosowana, a już w poniedziałek, czyli po kilkunastu, de facto po kilkudziesięciu godzinach została podpisana w atmosferze skandalu, co się potem okazuje, mając na uwadze to, co się dzieje wokół tej ustawy w przestrzeni publicznej, ale też w opinii międzynarodowych instytucji, to, co się dzieje wokół tej ustawy. Szanowni Państwo, dużo zostało powiedziane na temat zapisów tej ustawy, ale jedno to, co trzeba stwierdzić, że ta ustawa jest absolutnym wotum nieufności wobec całego systemu organów państwa. Systemów bezpieczeństwa, kontroli, ale przede wszystkim sądownictwa. Bo kto mi wytłumaczy, jak to jest, że komisja, która została powołana na okres tak naprawdę kilku miesięcy, ma stwierdzić kto, kiedy i w jakiej formule i w jakim zakresie działał na niekorzyść państwa polskiego? A co robiły służby przez ten czas? Co robiła prokuratura? Co robił kontrwywiad? Co robiły służby do tego powołane, czyli wszystkie służby specjalne, których parasol w Polsce jest bardzo duży? Co, nie były w stanie stwierdzić, że ktoś działa, jest podejrzany o szpiegostwo, ktoś działa na niekorzyść państwa polskiego? Nie robiły nic. Pokażcie Państwo, czy jest na kanwie w polskim sądownictwie jakakolwiek sprawa sądowa. Czy toczy się jakiekolwiek postępowanie wobec jakiegokolwiek funkcjonariusza, wobec jakiejkolwiek osoby publicznej, dziennikarza, samorządowca, przedsiębiorcy, który mógłby być posądzony, podejrzany o jakiekolwiek nielegalne związki z Rosją. Wobec tego, Szanowni Państwo, należy uznać w sposób jednoznaczny, że ta ustawa nie ma nic wspólnego z tym, żeby w sposób obiektywny szukać osób, które mogą mieć coś za uszami we współpracy z Rosjanami, tylko ma być ewidentnym narzędziem przed albo już trwającą kampanią wyborczą, która w sposób perwersyjny, w sposób absolutnie niezgodny z przepisami prawa, regułami międzynarodowymi ma pozbawić osoby publiczne do tego, żeby nie kandydowały w wyborach do Sejmu i Senatu. Ja na początku obrad pracy tej komisji zwracałem uwagę, że katalog osób objętych tą ustawą może być bardzo szeroki. I faktycznie jasno wynika z tej ustawy, że oprócz polityków opozycji, oprócz osób funkcyjnych, publicznych, będą również dziennikarze, będą również przedsiębiorcy, będą również samorządowcy, będą również wszyscy ci, którzy według rządu i według polityków Prawa i Sprawiedliwości mogą być uznani za niebezpieczni w trwającej kampanii wyborczej. Zawsze znajdzie się bat na tego, który wobec partii rządzącej jest niewygodny, żeby go ukarać. I takim batem jest ta ustawa. Nie dajcie sobie Państwo wmówić, że ta ustawa gwarantuje osobom, które zostaną rozliczone tą ustawą, będzie mogła się osoba odwoływać do sądu powszechnego. Nie. Ta ustawa w swoim pierwszym podstawowym problemie stoi ponad prawem. Uczniowie szkół średnich, a już na pewno studenci pierwszego roku prawa
znają zasady trójpodziału władzy. Władzy wykonawczej, uchwałodawczej i władzy sądowniczej. I po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu mamy taką sytuację, że ta komisja, która jest organem administracji publicznej, będzie skupiała w sobie władzę wykonawczą, uchwałodawczą i sądowniczą. Poza tym będzie miała do dyspozycji cały aparat bezpieczeństwa, włączając w to komendanta głównego policji, który na wniosek przewodniczącego tejże komisji, który będzie wybierany przez premiera rządu polskiego, będzie mógł przekazywać, a także montować podsłuchy, szanowni państwo, dla osób, które będą mogły być wezwane przed tą komisję. W tejże ustawie, która nie jest gruba, dlatego też każdy z państwa, który by chciał znaleźć 10 minut czasu ją przeczytać, będzie widział, że ta ustawa nic nie wniesie do porządku bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Nic, absolutnie nic. Ona ma jeden tylko i wyłączny cel. Pogrążyć, tak jak powiedziałem, polityków opozycji, bo tak, jak się nie da walczyć w sposób jawny, taki otwarty, no to trzeba szukać haków. I ta ustawa, ta komisja temu ma służyć. 9 osób powołanych przez większość sejmową. Przewodniczący komisji powołany przez premiera Rady Ministrów. Całość finansowana z budżetu kancelarii premiera Rady Ministrów. Przypomnę, że rekordowy budżet w tym roku, ponad 1 537 000 000 zł przeznaczony do dyspozycji całego KPRM. To są pieniądze, które również będą wykorzystywane w trakcie kampanii wyborczej. Konia z rzędem temu, który uzna, że osoby, które zostaną przywołane albo doprowadzone pod tą komisję, będą mogły liczyć na jawny, czysty, konstytucyjny, a także w ramach rygoru prawnego tak zwany proces. Nie. Nie będzie możliwości odwoławczej, tylko i wyłącznie do sądu administracyjnego, żeby zbadać, żeby sąd administracyjny mógł ewentualnie zbadać, czy toczące się postępowanie było zgodne z prawem. Więc procedury odwoławczej absolutnie nie będzie. Szanowni państwo, śmiem twierdzić, że ten raport, o którym komisja przygotowuje na 17 września, on już jest napisany. Już w kalendarzach, co po niektórych osób, są daty zaproszenia, czy też Tuska, czy też Pawlaka, czy też może Sikorskiego, czy może innych wielu polityków, posłów, a może również szefów, a także działaczy organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. I co zapowiedział również wczoraj minister, wiceminister obrony narodowej, również dziennikarzy, że będą te osoby wzywane przed komisję. Niestawiennictwo się oczywiście będzie skutkowało dużymi karami finansowymi, bo po raz pierwszy, jak ktoś się nie stawi, to jest 20 tysięcy złotych, po raz drugi 50 tysięcy złotych. Ale ta komisja na końcu wyda decyzję administracyjną, która decyzja administracyjna może pogrążyć taką osobę na 10 lat, wyeliminować ją z życia publicznego. Nie będzie miała ona możliwości uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, nie będzie ona mogła piastować funkcji publicznych przez okres 10 lat. Więc cel jest tylko jeden. Pogrążyć opozycję. Pogrążyć dziennikarzy niewygodnych, pogrążyć osoby, które są w stowarzyszeniach, fundacjach, które są nieprzychylne tej władzy. Także, szanowni państwo, apeluję, żeby to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, kiedy prezydent Andrzej Duda argumentował tą ustawę, dlaczego ją podpisze i w trybie następczym kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, żeby stworzyć pozory takie, że widzi jakieś tam problemy. No nie. Absolutnie nic nie wstrzyma działania tej ustawy. Trybunał Konstytucyjny może orzeknie za 3, 4, 5 miesięcy, tak? Ale jakby działanie ustawy będzie funkcjonowało. Będą wzywani politycy, będą wzywani dziennikarze, będą wzywani przedsiębiorcy, ponieważ mówię, idea była taka, żeby ocenić, kto miał wpływ na działanie rynku energetycznego w Polsce. I myśmy jasno wtedy mówili. Donald Tusk to jasno zapowiedział. Powołajmy komisję śledczą. Ale natura komisji śledczej jest osadzona w konstytucji. Natura komisji śledczej jest osadzona w polskim parlamentaryzmie. I to komisja śledcza jest wybierana przez Sejm i działa jako organ Sejmu. Powoływana jest tylko z posłów i tam jest procedura odwoławcza. Można mieć adwokata na sali, można się bronić, można po prostu korzystać z tego, co daje nam prawo. Ta komisja niczego nie zabezpiecza. Ta komisja kieruje się wyłącznie przesłankami dopaść, osądzić, wsadzić i pozamykać. Żeby nie było po prostu ścieżki jakby kariery, czy też ścieżki funkcjonowania w życiu publicznym. Także, szanowni państwo, jesteśmy świadkami. Ja jestem trzecią kadencję w parlamentaryzmie, znaczy w Sejmie. Czasami mówiłem, że pewne rzeczy są takie, że się w głowie nie mieszczą. Ale po raz pierwszy mamy taką sytuację, że w przeciągu kilku godzin
tą ustawę podpisaną przez pana prezydenta Dudę zakwestionował Departament Stanów Zjednoczonych, a także Komisja Europejska, która w sposób jasny dała sygnał, że będzie absolutnie analizowała dogłębnie tą ustawę. Bo ta ustawa nie ma niczego rozstrzygnąć. Ta ustawa ma po prostu być narzędziem, nierównym narzędziem w kampanii wyborczej, która przed nami na jesień. Jeżeli macie państwo pytania, chętnie odpowiem. Tylko jedno krótkie pytanie, czy mówi pan poseł, czy widzi wpływ tej ustawy, podpisania jej przez prezydenta na to, co chcecie zrobić 4 czerwca, czy takie sygnały już docierają? Bardzo dobre pytanie. Wczorajszy dzień spędziłem w biurze, oglądałem to wystąpienie prezydenta Dudy, który de facto również nie wpuścił dziennikarzy na tą swoją prezentację, nie odpowiadał na żadne pytania i w przeciągu 2 godzin. Ostatnio informowałem państwa o tym, że na 4 czerwca z Grudziądza po raz pierwszy wyrusza liczna grupa Grudziądza. To są 3 autokary. W dniu wczorajszym przez 2,5 godziny uzbieraliśmy czwarty autokar. Więc po raz pierwszy będzie taka sytuacja, że z Grudziądza wyruszą 4 autokary, a ten czwarty autokar, ludzi, którzy byli po prostu totalnie dogłębnie poruszeni tą decyzją pana prezydenta, postanowili jechać z nami i dać upust temu, że są absolutnie przeciwni tego typu formowania, tworzenia prawa i akceptacji przez pana prezydenta.